Czasami w ciągu roku są takie dni, w których to dokonujemy solidnego rachunku sumienia i zestawiamy nasze zachowanie z tym, jakbyśmy chcieli, jakby to nasze zachowanie wyglądało. Zestawiamy to nasze zachowanie z jakimś wzorcem, z jakimś ideałem. To zestawienie może dokonywać się na przykład w piątek. W dniu, kiedy wspominamy śmierć Pana Jezusa, często poszcząc, dzisiaj w czwartym wersecie psalmu 27, którym się modlimy, możemy naprawdę zestawić swoje życie. Dlaczego? Ponieważ psalmista pisze tak: o jedno tylko Pana proszę i o to zabiegam, żebym mógł zawsze przebywać w jego domu. Czytając ten fragment, możemy zadać sobie pytanie: Czy tylko o to Pana proszę? Czy proszę tylko Pana o to, żeby mieszkać w jego domu, żeby, żeby mieszkać gdzieś przy świątyni albo gdzieś w kruchcie kościoła? Czy tylko Proszę Pana o to, żeby być z nim blisko. Treść przeróżnych psalmów, ale i też historia naszego życia pokazuje nam, że nie tylko o to Pana prosimy. Często prosimy Pana, żeby nas ratował z jakichś tarapatów i prośba o to, żeby być blisko niego, no nie jest jedną z tych pierwszych próśb. Jednak ta prośba, żeby mieszkać, żeby przebywać w jego domu, ma gdzieś ukryte dno. Tu chodzi o, o tą relację. To jest prośba o to, żeby być blisko Pana, żeby zbudować z Nim taką relację, w której będę czuł się bezpiecznie, w której będę pewny. Chodzi o to, żeby zbudować taką relację, w której będę miał. Oparcie i jeśli będę przy panu, jeśli zbuduję z nim bardzo dobrą relację, wtedy naprawdę będę przebywał u jego boku, w jego domu, i wtedy naprawdę będę wiedział o co pana prosić. Będę wiedział o co pana prosić w największych tarapatach. O to tylko pana proszę i o to zabiegam, żebym mógł przy nim przebywać.